gdzieś tam już do tego finałowego meczu, to trzeba przyznać. No i właśnie, moi drodzy, wszyscy serca w górę, ręce w górę, bo Elazer w lewym górnym rogu tejże właśnie mapy w kolorze czerwonym, także niezmiennie czerwony kolor. Jego przeciwnik niebieski Protos, Pili. Tak jak mówimy, zawodnik amerykański, nie do końca amerykański, ale na pewno bardzo, ale to bardzo wyskilowany zawodnik. Zaraz zobaczymy oczywiście, co będzie chciał zrobić. Jak na razie jesteśmy pod wodą, to nie przeszkadza oczywiście w budowaniu kolejnych konstrukcji. Pili rozpoczyna od Gatewaya, jego przeciwnik. Wygląda na to, że będzie to spawnik pól po ekstraktorze, więc całkiem ciekawie tutaj rozpoczyna też. No dokładnie, więc być może po raz kolejny taka agresja ze strony Elazera. Myślę, że na Protosa też może mieć to jak najbardziej bardzo fajne, może być to bardzo fajne rozwiązanie. Zobaczymy, jakie będą kolejne decyzje ze strony Elazera, bo jeszcze gdzieś na ten moment nie było widać drony, która miałaby jechać, aby tworzyć ekspansję, natomiast teraz jest już to robione. Główna decyzja ze strony Polaka to oczywiście to, co zobaczymy po spawning poolu. Jeżeli ten się już za moment zakończy. No tak, wiadomo, ekspansja. Tutaj myślę, że bardziej masz na myśli jakąś tam technologię, prawda? Czy to będzie jak co jakiś szybki rodzaj ataku, czy może coś innego. Jak wygląda w ogóle PVZ Elazera? To jest pytanko. Ja myślę, że tutaj naprawdę dużej ilości osób na usta ciśnie się, jak on na Protosa wygląda. Według mnie bardzo dobrze, jeśli na Zerga posiada powiedzmy tam około 57% win rate'u w turniejach, to na Protosa jest to już prawie 66%. Więc no skok jest dosyć duży, a to oznacza, że można uznać ten matchup za najlepszy matchup polskiego zawodnika i to na pewno jest dobry prognostyk na to, co się będzie tutaj działo w tym całym Best of Three. No dokładnie. Jestem ciekaw bardzo tego, co zaprezentuje Pili, bo trzeba przyznać, że trochę egzotycznie, można powiedzieć, poczęstował już kilku zawodników swoimi taktykami, choć tak jak wspomniał Rafał, one były naprawdę solidne i gdzieś ta gra, powiedzmy, z jego strony była taka równa przez cały czas. No ale cóż, Elazer jest od tego, aby zaskoczyć, Elazer jest od tego, aby pokazać, że na polskiej ziemi to on będzie tym pierwszym, który awansuje do turnieju, bo przypomnijmy, wśród tych 12 graczy, którzy już czekają w rundzie w tych grupach, nie ma na ten moment żadnego Polaka, niestety ulegli Seralowi, zarówno Elazer, jak i później Nercio, więc może Elazer weźmie ten rewanż i gdzieś tam da radę zwyciężyć w tym. Myślę, że wszyscy oczywiście kciuki trzymamy. No i cóż, speed do Overlordów. Bardzo fajnie z jego strony, będzie miał dużą wizję na swojego przeciwnika. Tak jest. Oczywiście także ulepszenie Metabolic Boost w drodze. No a ze strony protoskiego zawodnika kolejny Gateway. No i to w zasadzie tyle na ten temat. Tutaj nawet nie mamy żadnego Twilight Council ani niczego w tym stylu. Kiedyś były takie build ordery, w których grało się po prostu Gatewaya, Cybercora oczywiście z ekspansją, później dwa Gatewaya robiło się trzecią bazę, prawda? Ale to było tak dawno temu, że teraz już w zasadzie nikt tego nie gra. Całkiem interesująca sytuacja, no bo tutaj widać, że Pili próbuje czegoś innego. Pytanie brzmi właśnie, no dokładnie, co ten Pili będzie chciał zrobić. No bo wygląda to na dosyć konkretny pressing w stronę Polaka i pytanie brzmi, czy Elazer to zauważy, jak na to zareaguje, no bo może być nieciekawie. Właśnie, kolejne gatewaye są dostawiane ze strony Pili'ego. Za moment się zakończą, jest również Stargate i pytanie, czy Polak będzie w stanie to wyskautować. Dokładnie, on zobaczył, że jest podwójny Stargate, to może z jednej strony spowodować, że przyspieszy nieco swoją technologię i gdzieś będzie próbował zaatakować, bo jednak cały czas ten strach przed podwójnym Stargate'em, przed karierami na pewno jest w głowie. Karierami właśnie, bo tutaj Pili mógłby zrobić coś dziwnego, dobrze, że o tym wspomniałeś, ponieważ ostatnio powiem szczerze, że te kariery tak, no zwłaszcza Indie pokazywało na swoim streamie, że można ich używać całkiem interesująco, chociaż zobaczymy oczywiście. Nie sądzę, żeby o tej godzinie po tak długiej grze w ostatniej rozgrywce Pili chciał ryzykować, chociaż może jest takim szaleńcem właśnie, prawda? The Absolute Madman. Czekamy w takim razie na jakieś decyzje. W każdym razie jest okej, okay, nie ma oczywiście żadnego flipikonu ani z tym stylu, tego się nie spodziewaliśmy, ale za to jest plus jeden, więc Pili po raz kolejny pokazuje tą jakby emfazę, ten nacisk na jednostki powietrzne i to, żeby one naprawdę były fajnie upgrade'owane i żeby działały dobrze. No widać, że z jego strony gdzieś to już wcześniej zadziałało co prawda na Terana, tego typu atak, no ale dlaczego by nie wykorzystać tego na Zerga? Adeptki nadal są bardzo silne, jeżeli nawet będzie masa Zerglingów, to i tak nie powinny aż tak dużo zrobić. Jest natomiast obrona statyczna przeciwko Feniksom. Bardzo fajnie, że Elazer o tym pomyślał, no bo jednak musi się wystrzegać tego podwójnego Stargate'a. Siła, która może być zaprezentowana w ten sposób, może zniszczyć mu ekonomię, a tego na pewno nie chce w tak wczesnej fazie gry. Adeptki atakują są dwie królowe, linia minerałów w niebezpieczeństwie, chociaż tutaj od razu znajdują się także zerglingi. Jedna adeptka padnie,
za dwa drony. Myślę, że to nie jest najgorsza wymiana dla polskiego zawodnika, który jednakże traci też Overlorda. Pojawiają się Banelingi. Ta w zasadzie ciekawa sytuacja, ponieważ jest grany Lero oczywiście, ale Banelingi, jeśli Feniksy będą pomagać adeptkom, no to można by te Banelingi próbować podnosić, nie? Więc tutaj jakby zobaczymy, jak będzie wyglądała ta cała mechanika ataków zawodnika Protoskiego, który teraz troszeczkę obrywa, będzie musiał się wycofać. Okej, adeptki złapane. O, fajnie to wygląda tutaj akurat. Pili-pili wygląda to, że straci te jednostki, więc laser bardzo ładnie wyczuł, gdzie one powinny się znajdować. Dokładnie, przynajmniej... No prawie, że wszystkie zostały zniszczone. Chyba tam jedna zdołała się teleportować, tak jest, więc wróci z informacją, którą będzie mogła przekazywać w przyszłości swoim dzieciom. Choć bądź co bądź, myślę, że Elazer naprawdę na ten moment wygląda całkiem fajnie. Plus jeden do zerglingów się kończy. Pierwsze Bane'y również, Hydralis Gden w produkcji, więc chcę mieć odpowiedź, a dodatkowo królowe jeszcze prawie, że złapały tak jest. Jednego z Feniksów. No, wykrakałeś, Fleet Beacon. Także jesteśmy, wygląda na to, że w domu, moi drodzy, tutaj także oczywiście pojawiają się jakieś eksplozje, jakiś tam zergling pojedynczy atakuje, no to akurat nie robi zbyt wiele, dwie próby padły i to tak naprawdę tyle na ten temat. Czekamy na czwartą bazę i czekamy może na, chociaż tak naprawdę, ja się zastanawiam, czy nie czekamy na agresję Elazera. Ilo ma dron? 64, więc tak bym powiedział optimum na styl Tefela, Roach Hydra, chociaż tutaj oczywiście Roachy nie za bardzo uświadczymy. Trzeci Stargate w drodze, no sytuacja robi się dosyć nieciekawa, powiem szczerze. Tutaj z tymi karierami może się naprawdę zrobić ekstremalnie źle. Choć na ten moment myślę, że też jeżeli chodzi o wykorzystanie tych Feniksów, to nie było wykorzystanie, które można powiedzieć aż tak dużo dałoby Pilipiliemu do tej pory. Teraz można powiedzieć kilka dronek więcej zniszczonych. Tylko że zaczynają pojawiać się Hydry i myślę, że będzie w stanie już za moment Elazer wyjść za pomocą swoich jednostek, tym bardziej, że ma coraz więcej królowych w te jednostki, również inwestuje. Sam się zastanawiam, jaki będzie dobry styl na te kariery, bo już chyba wie, że musi się z tym zmierzyć. Tak jest, tutaj jeszcze Banelingi, całkiem fajny pomysł, ponieważ no może spróbować jakoś tutaj wskoczyć. Problem polega na tym, że tutaj po pierwsze są już adeptki, które czekają, po drugie jest to jakoś tam jeszcze sensownie zabudowane. Feniksów też dosyć dużo, bo z tego co widzę 10 kariery w drodze, mamy oczywiście Graviton Katapult. Myślę, że to już się robi troszeczkę bardziej, to jest już troszeczkę bardziej znany upgrade, prawda? No bo jednak kariery, nie że wróciły do łaski, ale powiedzmy są budowane. Okej, Bane w linii minerałów, w zasadzie, no okej, ta eksplozja była świetna, gdyby to było plus 2, to byłoby fatalnie. Żeby był jeszcze jakiś follow-up, choćby z kilku zerglingów, one narobiłyby tam naprawdę bardzo dużo tych obrażeń. Teraz wyjście ze strony Elazera, on też chyba zdaje sobie sprawę z tego, że każda kolejna minuta dla niego to jest sytuacja coraz bardziej problematyczna, coraz więcej karierów, coraz więcej interceptorów, no i też coraz więcej minerałów, z których będzie można to rzeczywiście budować, upgrade'y, także o tym Pilipili nie zapomina. No i właśnie, Feniksy gdzieś tam na mapie, fajnie byłoby je złapać, ale to nie będzie nic łatwego. Tak jest, czekamy w takim razie na atak właśnie, bo tutaj ten timing może być bardzo dobry po raz kolejny, atak w linii minerałów. Tutaj Banelingi rozbiły się głównie o adeptki, ale to są też obrażenia, które zostały zadane. Mnóstwo kanonów, jest jeden karier, jest chyba, nie, przepraszam bardzo, już w tym momencie trzy. Od razu interpretacje wylatują, od razu Photon Overcharge odpalony. Pamiętajmy także, że gdzieś tutaj kryją się Feniksy, gdzieś tutaj z boku, gdzieś tutaj na dole, które będą starały się także popodnosić troszeczkę tych jednostek. Banelingi do przodu, troszeczkę tej obrony oczywiście zostanie zniszczone. Pytanie brzmi, czy chce używać tych Banelingów właśnie w taki sposób, chociaż z drugiej strony też nie ma za bardzo co niszczyć. No dobrze by było po prostu wpaść w linii minerałów albo zniszczyć także te adepki. Podniesione dużo hydralisków, kariery chyba nie za bardzo, nie, przepraszam bardzo, jeden ma pełną ilość jeszcze interceptorów, no i hydralisków w zasadzie w tym momencie jest już 5 na krzyż. I chyba spokojnie dał radę się obronić Pilipili. No dokładnie, dał radę się obronić i nadal mimo wszystko ma kariery, co bardzo przerażające na tą chwilę, ponieważ tych kluczowych jednostek nie stracił. Co jak co, ale ta defensywa, ta ilość kanonów, które postawił Pilipili, to była inwestycja, która w pełni mu się w tym przypadku spłaciła, ponieważ duże obrażenia bez większego mikrowania, tak? Tak, czy też tak. Jakiejkolwiek pracy z jego strony, tylko po prostu to wszystko stało i czekało na to, co zrobi Elazer. No i teraz Elazer chyba się na moment uspokoi, bo też nie ma czym atakować, no tak, a machina jest. Się rozpędza. Nieciekawa sytuacja, plus 2 na Air Weapon za chwileczkę zostanie zakończona, to już są potężne upgrade'y na kariery. Pamiętajmy, że one zadają mało obrażeń, to jest chyba 5, jeśli ja dobrze pamiętam, więc 7, to już naprawdę jest dość dużo, to jest także ogromny wzrost. W międzyczasie Feniksy dalej próbują gdzieś tutaj patrolować, sprawdzać co się dzieje. Piąta baza w drodze u Elazera, który ma bardzo dobrą gospodarkę, jednostek mało, ale te możliwości produkcyjne oczywiście rosną i to dość szybko. Jeden Hydralisk niestety nie jest w stanie obronić przed 4 Feniksami.
Chociaż tutaj jeszcze koledzy próbowali złapać. No i plus jeden w drodze, upgrade'y ma naprawdę bardzo słaby polski zawodnik, jeśli chodzi o hydraliski i tego typu rzeczy, ale pojawia się Neural Parasite. Szaleństwo? No, wygląda to, że będzie starał się zwalczać szaleństwem polski zawodnik. No czemu nie? To jest dość spotykana opcja przez zergów na laderze, więc pytanie tylko, czy zdoła dotrzeć przede wszystkim za pomocą swoich inwestorów. Jeżeli nie byłoby wizji, byłoby wszystko pięknie, ale jednak myślę, że o tą wizję zadba już dosłownie za chwilę Pilipili, choć na ten moment nawet bodajże nie widzimy Robo ze strony tego zawodnika. Tak. Dokładnie, jest. Więc tylko i wyłącznie Oracle, która mogłaby rzeczywiście tą wizję dać. Bardzo ważna jednostka oczywiście, pamiętajmy, ale tak jak mówisz, no obserwatorów nie, czasem Bailingi absolutnie nic tutaj nie zrobią, dokładnie tak, no niestety stracony gaz. W międzyczasie Feniksy zostały znowu poobijane, ale absolutnie nic się im nie stało. No i czekamy tak naprawdę chyba może na jakieś czyżby wyjście. No, Pilipili ma 7 karierów, to jest naprawdę bardzo dużo. Oj, robi się ekstremalnie nieciekawie. No, Elazer nie doczeka raczej do tego wszystkiego, choć teraz kolejne inwestory zaczynają się pojawiać. Być może dosłownie w ostatniej chwili uda mu się zakopać te jednostki, gdzieś tam pokonać swojego przeciwnika, ale będzie niezwykle trudno. Najpierw musi zdać sobie sprawę, gdzie jest jego przeciwnik, bo tego jeszcze, myślę, na tą chwilę nie widzi. Teraz jedna z jednostek zdoła to wszystko wyskautować, więc jest już wiedza, tylko teraz jest problem, aby ją wykorzystać. Jakie będą połączenia ze strony Bailingów? Czy są tutaj jakiekolwiek? No, zainwestował wszystko w hydraliski. Tak jest, adeptki no. Też są dość dobre. Trzeba uważać. Graviton Katapult od razu odpala bardzo dużą ilość interceptorów. No i uwaga, uwaga, zostały przejęte 2 kariery z tego, co widzę. Tych jednostek zupełnie nie widać, te kariery. Bardzo ładnie to wygląda ze strony Elazera. Time Warp zagrany tylko po to, żeby to spowolnić, ale tutaj no wygląda to całkiem nie najgorzej. 85 minut, tylko 72, chociaż nie, jednak po podnoszone jednostki Elazer. Za mało chyba już w tym momencie. Jeszcze jeden karier został przejęty i próbuje tutaj jakoś to jeszcze ogarnąć, ale... Jednak nie, to mimo wszystko jednak nie. Szkoda, bo pomysł był bardzo dobry, a wykonanie też myślę, że całkiem nie najgorsze, ale po prostu no zabrakło tych kilkunastu limitu co najmniej. Zbytnio się rozpędził Pilipili, gdzieś już tego całego, można powiedzieć, tira nie było można zatrzymać, który pędził po prostu przez tą całą mapę i uderzył ostatecznie niestety w naszego polskiego gracza. Teraz widać kolejne neurale zostały użyte, ale tego po prostu jest za mało ze strony Elazera. Dokładnie. Nie będzie w stanie poradzić sobie ze swoim przeciwnikiem nawet w momencie, w którym rzeczywiście coś jeszcze... Chociaż chwila, moment, bo w sumie te kariery tak zaczynają siebie bić nawzajem. Jeden karier chyba nawet zginie, zaraz zobaczymy. No uno momento, czy będzie? Tak jest, dokładnie. No, ale no mimo wszystko jest tego za mało. 70 na 63 jednakże, może coś z tego wyjdzie. Ta wylęgarnia na pewno padnie. Zostały 4 kontra 4 bazy Protossa. Tutaj dalej nie ma obserwatora ani jednego, więc po prostu Pilipili, dobra, przejmują mi kariery, jakby to są jednostki podziemne, jakiś dynk, nie wiem co to jest, jakiś hydraulika czy cokolwiek, on się tym nie przejmuje tak naprawdę. Kolejny neural będzie dostępny, no trochę jeszcze to potrwa, a tymczasem podejście hydralisków, adeptki oczywiście też walczą, mnóstwo interceptorów padło, zostały same adeptki, kariery się wycofują, czy któryś zostanie złapany na neurala? Nie, jaki fangol! Mamo, co się stało? No i w tym momencie niszczy kolejne kariery. Pytanie tylko, czy będzie miał odpowiednią produkcję. No 9 hydralisków znów w produkcji i cały czas energia zbiera się na inwestorach, więc chyba jest jeszcze szansa, jeszcze powalczy, to z pewnością. Energia przybywa, inwestory są potrzebne niezwykle w tym momencie. Ale straci czwartą bazę, no wszystko to wyglądało fantastycznie, jeśli chodzi o tą obronę. Problem polega na tym, że po prostu no... Coraz to kolejne kariery podlatują, no i jest tego za dużo. Do tego jeszcze kolejny neural, no to troszeczkę potrwa, zanim się pojawi. 2 bazy już padły, co oznacza, że Elaza no ma naprawdę... O, jeszcze do tego rzucony ten Revelation, w ogóle nie trafiony w inwestory. Elaza po prostu nie ma wydobycia tak naprawdę. No, wydobycie spada i to naprawdę bardzo ostro. Oj, oj, oj. Gdzieś już można powiedzieć, że myśleliśmy, że się może udać, że rzeczywiście może dać radę, bo wyglądało to w pewnej chwili całkiem nieźle dla Elazera pod względem tej obrony, no ale mimo wszystko nawet gospodarka rozpędzona ze strony Pilipiliego jest naprawdę solidnym zawodnikiem, trzeba mu to przyznać, więc jeżeli będziemy mieli okazję go obserwować w dalszej fazie turnieju, to myślę, że to będzie jeden z takich kandydatów na czarnego konia tego turnieju. Absolutnie. Storm jednakże jest już gotowy, a to oznacza, że no raczej nie ma tutaj za bardzo szans. Elazer. Są 2 Oracle, cały czas brak jakichkolwiek obserwatorów. Widzę, że Pilipili czuje się pewnie po prostu z Revelation.
Jeśli trafi, to jak najbardziej, no ale trzeba trafić najpierw. Po prostu 88 na 64 limitu, kolejne bazy są odbudowywane. No i zaraz zobaczymy, co z tego wyjdzie. Na pewno rzucenie Revelation w momencie, w którym został rzucony Neural Parasite, no jest... ma sens, ponieważ widzisz, gdzie ten, skąd ten Neural Parasite idzie, nie? Także będziesz w stanie tego Revelation rzucić, powiedzmy, z bardzo dobrą celnością, ale no właśnie... O! Okej, nie, jednak nie, dobra, tutaj nic się nie wydarzyło, jest Revelation na Hydry i to w zasadzie tyle. No czekamy na atak, bo to będzie atak kończący już w tym momencie. Szansą dla Elazera byłoby to, że wszystkie inwestory, które posiada, stanowią większą liczbę, aniżeli liczba karierów ze strony jego przeciwnika, więc gdyby nie nadział się na feedbacki, mówimy naprawdę o bardzo optymistycznym wariancie, i gdyby przejął wszystkie kariery, może być niezwykle ciekawie dla niego, choć limitowo tak, dużo mniej, tylko pytanie, jak będzie wyglądało Revelation, on się musi go wystrzegać. No właśnie, to jest pytanie, okej, zostały zagrane wszystkie kariery, chyba zostały przejęte, z tego co widzę jest Revelation. Problem polega na tym, że jak na razie to nic nie robi, Hydraliski muszą zacząć to wszystko atakować, kariery tutaj próbują jeszcze oczywiście walczyć ze sobą, tylko że tych inwestorów już w tym momencie nie ma, jest podejście na karierę, jeden pada, drugi także, nie ma żadnego Storma ani z tym stylu, ale nie ma także już w tym momencie Hydralisków. GG, Pili Pili, poza kontrolą, powiem szczerze, no tutaj, ależ zaskakuje, naprawdę mocno zaskakuje. Widać, że jest przygotowany bardzo mocno do tych wszystkich rozgrywek, kto wie, czy rzeczywiście nie trenował ostatnimi czasy naprawdę bardzo dużo. No i cóż, powiem tak, jestem zaniepokojony na ten moment tą kolejną rozgrywką. Bardzo. Gdzieś tak myślę, że trochę ze swojej strony ucichłem w chwili, tak, kiedy tak, już się tak rozpędził. Elazer musi znaleźć sposób. Miejmy nadzieję, że go znajdzie. Miejmy nadzieję, że go znajdzie, moi drodzy, bo jest gorąco. Chyba będziemy grali na mapie, na której dzisiaj jeszcze nie graliśmy, chyba że zostało źle lobby założone. Tak się zastanawiam właśnie. Ponieważ ściąga mi mapę. Czy to jest Paladino Terminal? Moi drodzy, Cactus Valley. O, proszę okay, bardzo. Dzisiaj jeszcze nie byliśmy nie na było. Cactus Valley, także no interesująco. Bardzo dobre pomysły obu zawodników, bardzo niekonwencjonalny StarCraft. To znaczy, wiecie, to nie jest tak, że on jest niekonwencjonalny, bo to jest coś, czego nie ma zupełnie w grze, prawda? Chodzi mi o to, że Neural Parasite jest ekstremalnie rzadko używany. Kariery, powiedzmy, że wracają jakoś tam do łask, ale są troszeczkę jak taki... To nie jest jakiś tam doradca króla, ale bardziej bym powiedział, że jakiś tam żartowniś, prawda, żongler czy coś w tym stylu, który no nie stracił głowy jeszcze i jest w stanie tam, powiedzmy, czasami jakiś performance wykonać w sali tronowej. To jest mniej więcej to, ze względu na to, że kariery są, no, są dalej niszowe, prawda, ale przynajmniej są, bo choć się to ich w zasadzie zupełnie nie było, oprócz powiedzmy gry MC, który robił proxy kariery z jednego Stargate'u i rushował nimi przeciwnika, co nie, albo coś w tym stylu. Generalnie coraz bardziej wydaje mi się, że gdzieś tam europejscy zergowie zaczynają dostosowywać się do tego stylu karierowego i dlatego też nie do końca tak już jest abuzowany przez wszystkich graczy protoskich. Natomiast z drugiej strony nadal w momencie, kiedy się rozpędzi taka taktyka, jest nie do zatrzymania, co było zresztą tu widać. Różnego rodzaju podejścia, czy to Neural Parasite, czy ewentualnie jakieś szybsze hydraliski. Natomiast no cały czas to jest mało, cały czas to jest bardzo ciężkie do skontrowania i tu było widać, że Pili Pili bardzo mądrze obronił swoje proby w jednej z baz, rozwinął ekonomię, później już tylko i wyłącznie dodawał kolejne kariery, no i zakończyło się przy tym trudnym ataku. Tak jest, no miejmy nadzieję, że ten będzie... że ta gra, przepraszam bardzo, cała będzie dużo lepsza. Elazer jest o krok od odpadnięcia, chociaż oczywiście cały czas trzymamy kciuki, miejmy nadzieję, że da radę. Generalnie rzecz biorąc, to... no co mogę powiedzieć po prostu? Bardzo dobre pomysły Elazera, jeśli chodzi o Neural Parasite, bo to w pewnym momencie naprawdę wyglądało bardzo blisko, zwłaszcza przy Fangalu, który złapał tą dużą ilość karierów. Bo o co chodzi tak naprawdę? Kariery są fajne ze względu na to, że niszczysz... Przeciwnik niszczy ci interceptory, a ty się wycofujesz, bo karier jest drogi, interceptory, znaczy one też oczywiście troszeczkę kosztują, ale chodzi o to, że nie jest to aż taka, wiesz, zaporowa cena, prawda, a budowanie kariera też troszeczkę trwa. I także to jest jeden ważny element, że te kariery po prostu tam nie ginęły, albo że właśnie Elazer je złapał, co nie? Więc zobaczymy oczywiście, jak tutaj pójdzie. Cactus Valley jest naszą kolejną mapą w lewym górnym rogu, grający jako czerwony zerk, jak na razie przegrywa 0 do 1. Miejmy nadzieję, że da radę. Potrzebuje troszeczkę waszej energii. Jest to Elazer. Jeżeli chodzi natomiast o prawy górny róg, tu nieco bardziej egzotyczny zawodnik, bo Kazachstan, ale tak jak Paranoid wspomniał,
gdzieś tam z amerykańskimi, powiedzmy obecnie, konotacjami, czyli właśnie Pilipili na waszych ekranach. Który już rozpoczyna od Walla w swoim naturalu, na pustynnej mapie. Zawodnicy znajdują się na tej samej płaszczyźnie, można powiedzieć, ponieważ na górze. Co to oznacza tak naprawdę? No na pewno sytuacja, w której po trzech bazach, gdzie ma tak naprawdę ekspować Elazer, co nie? No jeśli będzie chciał w tym kierunku, no to się przesuwa do swojego przeciwnika. Tutaj jest już dużo dalej od jego teoretycznej trzeciej bazy, więc mam wrażenie, że Elazer ma taką pozycję, w której ciężko mu będzie jakoś tak sensownie zaekspować, prawda? Jakby to zamienić miejscami, no to już powiedzmy ta baza aż tak mocno cię nie przysuwa do przeciwnika. I tutaj czwarta, prawda? No to jakoś tam to sensownie wygląda, bym powiedział. Więc mam wrażenie, że Pilipili ma troszeczkę może lepszą pozycję, z tym, że no nie decydujmy o grze. Tylko ze względu na to, że zawodnicy tak zostali wypozycjonowani. Dokładnie, zadecyduje o tym bezpośrednio taktyka, którą obiorą w przeciągu najbliższych kilku minut. I tą taktykę z pewnością zaraz poznamy. Ze strony Alazera dwa zerglingi, królowa, oczywiście ekspansja, więc teraz czeka na swojego przeciwnika też, co ten zaprezentuje. Myślę, że na tej mapie również możemy się spodziewać naprawdę mocnego ataku, choćby ze strony Adeptek. Choć ten arsenał cały protoski jest naprawdę szeroki, naprawdę duży, więc tu rzeczy możemy obserwować bardzo wiele. Zobaczymy, czy nie pojawi się za chwilę jakiś Twilight Council, bo rzeczywiście to też może mieć miejsce. Dark Templary, czemu nie? Już też dawno nie stosowane. Więc nieciekawie tak, no po tej pierwszej przegranej. Wiadomo, że jakieś tam Dark Templary, Archony oczywiście. No nie będziemy tutaj jakby jakoś, nie wiem, wróżyć z fusów. Po prostu zobaczmy, co zaprezentują nam nasi zawodnicy. No i oczywiście kwestia tego, że tutaj się pojawiły dwa gateway, więc na pewno bardzo mocny pressing ze strony Piliego, który za chwileczkę będzie na naszych ekranach. Elazer bardzo poprawnie wyskautował, już widzi, co się dzieje, zauważa te dwie adeptki. Bardzo ważny moment w tym momencie, żeby Eliza nie stracił jakoś tam ogromnej ilości dronów, żeby po prostu zbyt wiele tutaj nie zabił jego przeciwnik. Także zaraz zobaczymy, jak będzie wyglądała ta defensywa. Już bardzo defensywnie w ogóle wysłane są te shady, muszę przyznać. Oj, co ciekawe. Okej, okay, więc Pilipili tak zrobił dwie adeptki, robi dwie kolejne, ale hardkorowa defensywa. Jakby naprawdę bał się, można powiedzieć, tych jakichkolwiek okrążeń swoich jednostek. Gdzieś te adeptki cały czas zaczyna zbierać i być może właśnie dlatego, że tworzone jest Twilight Council, stąd też możemy obserwować za moment jeszcze więcej tychże jednostek. Również szybkość do Overlordów. Gdzieś widać, że Elazer to w swoje buildy lubi wpisać, tak? Lubi mieć tą wizję, lubi mieć możliwość nawet odsunięcia swoich jednostek, bo bądź co bądź zawsze jest to uratowanie jakiegoś Overlorda, jeżeli taka konieczność będzie istnieć. W tym przypadku widzimy, że nieco inna taktyka niż poprzednio, więc to rzeczywiście może mu pomóc, choć kto wie, czy za moment nie pojawią się dwa Stargate'y. Może właśnie za chwileczkę się pojawią, prawda? Twilight Council tylko jako jakaś taka szybka ściema. Ale nie, jednak Resonating Glaive, no i musimy zacząć się obawiać sytuacji, w której tutaj pojawią się jakieś mas adeptki. Elazer, jaka będzie reakcja? Oczywiście, no jak na razie to on tym nie wie, chociaż teraz pada tutaj Overlord, zauważa Twilight Council, zauważa także Chronoboost i to jest bardzo ważne, że ten Chronoboost został w tym momencie też zauważony, no bo to Elazerowi daje bardzo dużo informacji. Jaka będzie reakcja? Czy to jest Roach Warren, czy to jest Baning Nest, czy to jest coś innego ze strony polskiego zawodnika? Jak na razie jeszcze tego nie widzimy. Z tego co widzę też, nasz polski zawodnik zauważył, że Robotic Facility się tworzy, więc prawdopodobnie będzie spodziewał się tego, że może być zaatakowany zarówno z tej standardowej strony, tak, ale i również gdzieś jakieś dropy z War Prisma mogą mieć jak najbardziej miejsce. Dodatkowo też możliwość na przyszłość Kolosusów. Te też mogą się pojawić, zresztą wróciły do łask ostatnimi czasy, więc czemu by i nie? Częściowo, można by tak powiedzieć. Tak jest, Elazer też już się przygotowuje powoli, Baning Nest prawie że zakończony. Tak jest, no tutaj jest ta reakcja na adeptki. War Prism w drodze, no i będziemy mieli próbę jakiegoś desantowania, może także przy warpowania kolejnych adeptek, zaraz zobaczymy, bo jednak trzecia baza oczywiście w drodze, to się skończy jak na razie tylko na trzech gatewayach. I to będzie w zasadzie tyle na ten temat, także tutaj jeszcze znajduje się Overlord, on nie może rzucać creepu, ponieważ nie ma Lera. Z tego, co przynajmniej widzę. I w ogóle ten Ler jest taka, jest piąta minuta, Lera dalej nie ma. Tylko Zerglingi, tylko Bane'y, no i zaraz zobaczymy, jak będzie ta defensywa wyglądała, bo adeptki już idą. Ich jest 8. O, zobaczymy, może być w sumie dosyć gorąco, bo to jest 26 limitu na 22. Tutaj trzeba od razu zabrać królowy. Bane'ing jest tylko jeden, więc to jest takie, bym powiedział, no, mało tego jest. Ale tylko i wyłącznie dwa Bane'y, więc rzeczywiście to nie będzie stanowiło aż takiej mocnej siły do tej obrony. Natomiast z drugiej strony Pilipili cały czas gdzieś tam, można powiedzieć, dość bezpieczne opcje wybiera, cały czas shaduje do tyłu, nie stara się nawet wyskautować, można powiedzieć, tego, co ma polski zawodnik w swoich bazach.
No i Elazer gdzieś dalej dronuje, przy czym, no właśnie, pojawiają się też pierwsze Immortale i pojawiają się... No kolejnych adeptek nie mamy, więc tu spokój, tutaj tylko ten haras. Spokój. Czekamy tak naprawdę, o właśnie, próba harasu. Całkiem fajnie to wygląda, bo tutaj wykorzystuje Cliff zawodnik protoski, jednakże zostanie okrążony, no i to jest końcówka tego wszystkiego. Z drugiej jednakże strony mam także bardzo ładny atak w bazę numer 3, kilka dron padnie natychmiastowo. Mam także Bane'y, które rozbiją się chyba całkiem, no powiedziałbym, że tak sobie, ale... Tylko dwa zostały zużyte. Zerglingi tymczasem biegną chyba w stronę trzeciej bazy. Tutaj jak na razie defensywa składa się z trzech pylonów, przepraszam bardzo, i Mothershipcora, więc Zerglingi według mnie zbyt wiele nie zrobią. Plus jeden prawie zakończone. No i czekamy w tym momencie. Okej, Zerglingi wpadają, ale no niestety nie ma tutaj za bardzo co lać, bo to są tylko dwie próby. No zaledwie jedna próba na ten moment została zniszczona. To są całe straty, które Pilipili ma na tą chwilę. Teraz dołożona kolejna z jednostek, czyli adeptka. Tylko 175 łącznie surowców zostało straconych ze strony protoskiego gracza, więc naprawdę niewiele. I rzeczywiście może ta jego defensywna gra jest nacelowana na to, czyli jak najmniej po prostu stracić i jak najmocniej się rozpędzić do pewnego momentu, bo teraz widzimy, że znów kilka jednostek i ucieczka, tylko że 11 prop zostało zniszczonych. Tak jest. Przepraszam bardzo, tutaj troszeczkę już zmęczony jestem i niestety zalagowała mi kamera. W każdym razie ler prawie skończony, mamy 7 minutę, mnóstwo zerglingów. Się zastanawiam, czy to nie jest tryb styl Elazera, w którym on po prostu gra... Nie, jednak pojawiają się Roachy, w którym będzie po prostu grał Lingi, Bane'y i przechodzimy po prostu w... Okej, coraz więcej probe próbuje tutaj paść, ale no ostatecznie to tyle na ten temat. Próbuję grać same Lingi i Bane'y, chociaż tutaj byłoby to troszeczkę, no, nieciekawie. To też stats pokazywał, ten rodzaj ataku pokazywał stats też, więc no jest bardzo nieciekawie, 68 minut na 60. Duży warpin w ogóle ze strony Pilipiliego, więc coraz groźniej to wygląda. Oj. No i dokładnie tak, zamknięte, trzecia baza do zniszczenia, królowe złapane. Na razie dwie, może jakaś transfuzja by poleciała, nic takiego nie mamy. No fatalnie to wygląda, większość jednostek nie jest w stanie w ogóle przejść. Tutaj też jakiś powrót tego wszystkiego. Będzie chyba wymuszał jakąś próbę wyjścia Elazera z Naturala po to tylko, żeby przebołowić tą całą armię i wygrać tą całą walkę, dokładnie tak. Dobre force fieldy w ogóle ze strony Pilipiego. Oj, no wygląda to... Nie, dobra, to jest GG moi drodzy. To jest GG, Elazer nie jest w stanie tutaj zbyt wiele osiągnąć, no chyba, że połączy się tymi Bane'ami, ale na pewno Pilipili mu na to nie pozwoli swoimi sentry. No wygląda to fatalnie, jest jedna eksplozja Bane'inga, ale to w zasadzie to na ten temat bardzo ładna ściana szklarniowa postawiona, no i próbuje walczyć dalej Elazer, ale wygląda to ekstremalnie pod górkę. Naprawdę bardzo ciężka sytuacja ze strony Polaka, teraz nieco lepsze już te połączenia, natomiast mimo wszystko tego jest po prostu zbyt mało, same Zerglingi nie są w stanie walczyć z armią, która w tym momencie naciera na Polaka, no i gdzieś te Bane'y, oczywiście bez speedu, więc no to jest pożoga ze strony Polaka. Tak jest, 52 limitu na 32. Bardzo mało posiada Elazer, czy będzie starał się jakoś wyciągnąć swoje drony, nawet jeśli odepchną swojego przeciwnika od Naturala, to on może pójść do trzeciej bazy i po prostu ją zniszczyć, bo tutaj, tak jak mówię, nie ma co jej bronić. No i w zasadzie to jest tyle po prostu, ostatnie jednostki, no i nadzieja Elazera na przejście do głównego eventu niestety pada. GG well played, szkoda, wielka szkoda i też troszeczkę dramat Polaka.